AS-21 Redback w Polsce. Omówienie i taka garstka danych technicznych. Do Polski na testy trafił taki ciężki BWP, czyli bojowy wóz piechoty, południowo-koreański produkt firmy Hanbach. Po raz pierwszy AS-21 został zaprezentowany w 2019 roku i obecnie jest proponowany Australii oraz Korei Południowej, czyli na rynek wewnętrzny, jako nowy ciężki BWP. Na razie oczywiście nie znalazł jeszcze żadnego kupca, ale najprawdopodobniej trafi do nas. Możemy przez to stać się takim pierwszym użytkownikiem tych pojazdów. Dziś taki skrót, ponieważ o AS-21 jeszcze zbyt dużo nie wiemy, ponieważ te docelowe rozwiązania, jakie mają być w nim zastosowane, nie są do końca znane. Po pierwsze, jest to BWP naprawdę ciężki, ponieważ jego masa wynosi 42 tony, czyli tyle, co niektóre wersje czołgów T72. Jeśli porównamy go do innego BWP południowo-koreańskiego, czyli K21, na podstawie którego częściowo AS21 został opracowany, to te 42 tony jest o wiele większą masą niż 26-27 ton K21. AS21 Redback jest napędzany przez silnik MTU MT881 Ka500 o mocy 1000 koni mechanicznych, do tego automatyczna na skrzynia biegów Allison X1100 5A3. To wszystko pozwala mu na rozpędzenie się do ponad 65 km na godzinę, oczywiście na utwardzonej drodze. W terenie ta zdolność, mobilność też ma być na wysokim poziomie, na jakim nie wiemy, jeszcze nie znamy wniosków z tych testów, które się odbywają właśnie w Polsce. Zasięg ma wynosić około 520 km. Załoga składa się z trzech żołnierzy i może ten Redback przewozić do ośmiu żołnierzy Desantu. Desant oczywiście siedzi na siedzeniach chroniących przed urazami, po na przykład wybuchu eksplozji miny. Mają oni otwieraną rampę z drzwiami ewakuacyjnymi oraz dwa górne włazy. Wszystko po to, żeby mogli szybko oczywiście wyjść z tego. Pojazdu. Długość to 7,60 m i to co ważne, oczywiście ten BWP nie pływa. Oczywiście K21 potrafi pływać, tylko że przy użyciu pływaków nasz Borsuk tutaj jest o niebo lepszy, ale AS21 z powodu swojej masy jest BWP niepływającym. Pamiętajmy, że przez wiele lat ta pływalność była jednym z tych czynników, jakie musiał spełniać nasz ten nowy pojazd służący do transportu piechoty. W tym dotyczy to oczywiście borsuka, borsuka, który ma masę taką, żeby móc pływać. Masa plus rozmiar to wszystko ma umożliwiać mu pływanie. Dlatego niektórzy, którzy twierdzą, że jest zbyt słabo opancerzony, powinni pamiętać, że te wymagania były takie, że on musi pływać. No i to było olbrzymim ograniczeniem. No ale o borsuku niedługo będzie temat i o tym sobie więcej. Porozmawiamy. AS21 Redback jest wyposażony w zawieszenie hydropneumatyczne, gumowe gąsienice. To wszystko, żeby nie tylko poprawić komfort załogi i desantu, ale też żeby hałas był mniejszy, niższe spalanie, żeby ta eksploatacja była łatwiejsza i bardziej ekonomiczna. I tak, kierowca siedzi po prawej stronie, silnik jest po lewej stronie. W AS21 zastosowano system wieżowy EOS T2000. Jest to wieżyczka, wieża dwuosobowa. Jest to system wywodzący się z izraelskiego systemu Elbit Systems, Elbit Systems MT30. Wieża Elbitu używana jest też przez naszych sąsiadów. Tutaj może nie będę tego komentował, jak sprawdza się na przykład w takich niższych temperaturach, które oczywiście u nas też występują. To może ktoś zrobi ode mnie bardziej kompetentny. EOS 2. Przepraszam, EOS T2000 to wieża dwuosobowa, jak wspomniałem, wyposażona w automatyczną armatę 30 mm Bushmaster MK44S. Do tego KM Mag 58 762 mm. Armata może używać amunicji programowalnej. Zapas AMO wynosi taki bezpośredni do użycia zapas wynosi 200 sztuk. Przepraszam. Szybkostrzelność wynosi do 200 sztuk na minutę. 200 strzałów na minutę. Do tego na wierz oczywiście są 76 mm granaty dymne w dwóch takich poczwórnych wyrzutniach. Istnieje również możliwość zamontowania armaty o kalibrze do 50 mm oraz WKM 127, czyli wielokalibrowego karabinu maszynowego o kalibrze 12,7 mm. Oczywiście miejmy nadzieję, że gdyby. AS21 do nas trafił to będzie taka realna możliwość zastosowania, zintegrowania z nim naszego systemu wieżowego ZSSW30 o którym miał być już materiał dawno ale jakoś nie mogę się zebrać i tak, z wieżą T2000 mogą być też zintegrowane PPK spajki LR i LR2 albo Javelinę czyli coś co umożliwia temu BWP-owi takie skuteczne rażenie tych cięższych pojazdów gąsienicowych jeśli chodzi o obserwacje, o to jak załoga może obserwować to, co się wokół niej dzieje, to Redback może być wyposażony w różne celowniki, systemy zarządzania polem bitwy. Do tego często podkreśla się, że AS-21 może być wyposażony w nahełmowy system celowniczy Iron Vision, to system dający pogląd sytuacyjny w zakresie 360 stopni, taka można powiedzieć wirtualna rzeczywistość. Przekazująca informacje z czujników, sensorów, kamer, systemów ostrzegawczych. Do tego mocno rozwinięte SKO i dosyć mocno rozbudowany system pozwalający na obserwację otoczenia. I te dane trafiają nie tylko do załogi, ale też są, jest możliwość przekazywania ich desantowi, żeby ten miał pogląd sytuacyjny na to, co się dzieje dookoła niego. Do tego Redback może być wyposażony w aktywny system ochrony pojazdy. Ion Fist, też izraelskiej produkcji. Opancerzenie może być uzupełnione, uzupełnione o dodatkowe moduły. Wewnątrz zamontowano wykładziny przeciwodłamkowe, żeby zwiększyć bezpieczeństwo załogi i desantu. Tutaj w tym materiale bardzo często powtarzam: może być, da się zamontować, jest możliwość. Tak jest, ponieważ AS-21 to na razie nie produkt seryjny, który już jest wdrażany. W jakimś kraju, to na razie taka propozycja. Te testowe egzemplarze w Australii, czy też w Korei, czy ten jeden u nas, to po prostu takie pojazdy prezentujące możliwości AS21. I dopiero klient kupujący może sprawdzić, jak to w rzeczywistości wygląda, co wybieramy w tym wariancie docelowym. Obecne testy, te w Polsce, nie są takimi dokładnymi testami, jak na przykład te, które przechodzi Borsug już od bodajże roku to takie przynajmniej w moim domyśle takie zapoznanie się z tą konstrukcją i spojrzenie jaki ten AS21 Redback w ogóle jest. Bardzo fajnie byłoby mieć dostęp do tego co udało się dowiedzieć australijczykom, którzy porównują AS21 z innym BWP i oni to prowadzą te testy, porównanie od dłuższego czasu. No i fajnie jakby tam te wnioski jakie oni posiadają Mogły być przez nas zdobyte, może byśmy wtedy dowiedzieli się o wiele więcej o AS21. Do tego oczywiście ciekawe jest to, jak wygląda ta możliwość integracji RedBeka, na przykład z naszym ZSSW 30. Jeśli chodzi o RedBeka, to określa się, go o jak, określa się go jako pojazd, który ma współpracować w Polsce z Abramsami. Borsuki mają współpracować z Kadwójkami Leopardami. Aha, nie powiedziałem o nazwie, ponieważ AS21 no to takie oznaczenie, jakich wiele, ale Redback to taki jadowity pająk, który między innymi występuje w Australii. Tutaj oczywiście musimy się wstrzymać. Musimy się po prostu wstrzymać do czasu, aż będziemy więcej wiedzieć o AS21 w tej takiej docelowej konfiguracji, jaka nam najprawdopodobniej zostanie zaproponowana albo jakie wymagania będziemy po prostu potrzebować, czy też będziemy jakie wymagania będziemy chcieli przedstawić naszemu nowemu, ciężkiemu BWP-owi. Dużo pytań, na razie mało odpowiedzi. Jest to pojazd na razie mało znany, na razie jest testowany. Naprawdę fajnie, gdyby tak ci Australijczycy chcieli troszkę się podzielić z nami tą swoją wiedzą na temat tego BWP-a. No i najchętniej też bym zobaczył na przykład porównanie AS-21 do naszego Borsuka. Oczywiście nie ma co porównywać tych możliwości, jeśli chodzi o pancerzenie, jednak te grubo ponad 10 ton robią różnicę, no ale i tak bym chciał zobaczyć takie porównanie. Dziękuję za uwagę. Oczywiście jak zawsze zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, do usłyszenia i zobaczenia ponownie. Jeśli oczywiście możesz, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na media społecznościowe ten materiał, inny materiał, tak żeby więcej osób się o tym dowiedziało.